W Opolu po raz pierwszy odbywają się targi dostępności, a współorganizatorem tych targów jest Politechnika Opolska, która nie tylko zajmuje się edukacją, nauką, ale zajmuje się również właśnie przełamywaniem tych barier. Tych barier, które możemy wskazać w wielu obszarach, architektonicznych, barier edukacyjnych, czy również barier cyfrowych. Oczywiście funkcjonują w przestrzeni targi przedsiębiorców, targi sprzętu rehabilitacyjnego, ale nie znaleźliśmy w takiej ofercie tak naprawdę targów w temacie, w którym od wielu, wielu lat, od wejścia w życie ustawy o dostępności mówimy bardzo dużo, czyli o dostępności. Stąd ten pomysł, zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, no i wciągnięcie również Politechniki, która realizuje bardzo ważny projekt Centrum Wiedzy o Dostępności w obszarze dostępnego designu, więc ten temat dostępności jest bardzo ważny i tu chcieliśmy na targach to właśnie pokazać, nie tylko ten wymiar praktyczny, ale również ten teoretyczny, stąd także panele dyskusyjne. Program Dostępność Plus i ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach nie są skierowane tylko i wyłącznie do osób z niepełnosprawnością, ale znacznie szerzej, do seniorów, do każdego z nas, który złamie nogę, skręci kostkę, do rodziców, którzy pchają wózek dziecięcy, bo tak naprawdę te bariery, które napotykamy, są niezwykle istotne, patrząc z punktu widzenia każdej osoby, więc tak naprawdę te rozwiązania, które tworzymy i w ustawie, i w programie, tworzymy dla samych siebie, bo za chwilę mogą one nam być potrzebne. Skupiamy się między innymi na nowoczesnym designie i na projektowaniu przedmiotów codziennego użytku, właśnie też z tym ujęciem dostępności. No i było dla nas to niezwykle cenne, żeby przy okazji poznać nowe powiedzmy organizacje samorządowe, firmy, które mogłyby też wzbogacić nasz wachlarz powiedzmy tej wiedzy, umiejętności, bo w ramach naszego centrum organizujemy również specjalistyczne szkolenia dla otoczenia społeczno-gospodarczego, więc to była cudowna współpraca. Natomiast ten nasz taki najpoważniejszy wkład, jeżeli chodzi o organizację tych targów, to jest współpraca przy panelach dyskusyjnych. No i zaproponowaliśmy właśnie utworzenie tutaj 4 paneli dyskusyjnych związanych z dostępnością cyfrową, transportową, designem, czyli tą naszą domeną, oraz dostępnością architektoniczną.